19 grudnia w otwockim magistracie odbyła się bardzo burzliwa sesja Rady Miasta. Najpierw wiceprezydent Piotr Stefański przedstawił nam poniższe pismo. Potem, gdy nie zgodziliśmy się na jego podpisanie, mimo nacisków ze strony wiceprezydenta, przewodniczący Rady Miasta Piotr Mateusz Kudlicki przed samym zakończeniem sesji wniósł o autoryzację materiału z sesji, przytaczając argumenty tożsame z treścią pisma. Zwracam się stosownie do treści artykułu 14 ustawy Prawo Prasowe. Zwracam się z prośbą do osób albo do podmiotów, które rejestrują przebieg obrad sesji, aby przed publikacją, jeżeli będą fragmentarycznie publikowane wypowiedzi poszczególnych osób, w tym mojej, zwracam się z prośbą o autoryzację takich wypowiedzi. Prawdopodobnym powodem wyprodukowania przez Urząd Miasta tego wątpliwej jakości dokumentu mógł być fakt poruszenia tematu budżetu z zeszłego roku, w którym to zrealizowano inwestycje drogowe 3 ulic, przy których mieszkali radni.